Korekta nosa kwasem hialuronowym. Dlaczego jest to taki kontrowersyjny i skomplikowany temat? Czy wiesz wszystko na temat tego zabiegu i wiesz, jak wygląda? Dlaczego ja nie wykonuję tego zabiegu w swoim gabinecie? O tym wszystkim dowiesz się z tego filmiku. Myślę, że nos to jest taka okolica, wokół której mamy najwięcej kompleksów. A to jest garb, a to jest nierówny, a to jest opadający koniuszek albo zbyt zatarty koniuszek. Koniuszek jest podzielony za bardzo, są zbyt duże dziurki na nosie. Nos jest za duży, nos jest za mały, za chudy, za gruby, za bardzo wysmuklony, za bardzo cienki czy za gruby na tej części przy nasadzie. Jest tyle zależności, tyle rzeczy, które nam się w tym nosie mogą nie podobać, że nic dziwnego, że zaczęliśmy szukać alternatyw, sposobów na to, jak ten nos poprawić, żebyśmy czuli się dobrze ze sobą, ze swoim wyglądem, żebyśmy czuli się pewni siebie, żeby ten nos nie zaburzał nam tego, jak siebie postrzegamy. Z takich dwóch największych alternatyw na leczenie i na zmianę kształtu, korektę tego nosa jest albo chirurgia plastyczna, albo zabiegi medycyny estetycznej, czyli korekta, wypełnienie tego nosa, korekta nosa kwasem hialuronowym, bądź też czasami nićmi liftingującymi. Największa różnica między zabiegiem chirurgii plastycznej, a zabiegiem medycyny estetycznej i czymś, dlaczego skłaniacie się bardziej w tym kierunku medycyny estetycznej, jest to, że taki zabieg jest krótszy, ma krótszy okres rekonwalescencji. Od razu po zabiegu możemy wrócić do naszej codzienności, do naszego zwykłego, codziennego życia i wcale nie będzie tak, że ktoś zauważy, że był jakiś zabieg, nie zauważy pod tym kątem, że nie będziecie wyglądać jakoś bardzo źle po takim zabiegu, ale wiadomo, że zauważy ten efekt, że wyglądacie po prostu lepiej. Przy zabiegach chirurgii plastycznej jednak jest ten okres dłuższy dochodzenia do siebie, bo faktycznie jest to już cały zabieg chirurgiczny i dochodzi się po nim po prostu dłużej. Kiedy pomyślimy tylko i wyłącznie o zabiegu z zakresu chirurgii plastycznej, czyli już takiej korekty chirurgicznej tego nosa, wtedy, kiedy nos jest bardzo duży i chcemy go zmniejszyć, wtedy, kiedy mamy bardzo duży garb na nosie, wtedy, kiedy jest skrzywienie przyrody nosowej, a także wtedy, kiedy nasz nos jest urazowy, powypadkowy, bo to także dużo zmienia w zakresie tego, jak jest unaczynienie tego nosa i wpływa to bardzo na bezpieczeństwo zabiegu, jeśli chodzi o wypełnienie kwasem hialuronowym. Czyli w momencie, kiedy macie nos powypadkowy, pourazowy, wtedy faktycznie myślimy stricte o chirurgii plastycznej. I tak samo w tych wcześniejszych przykładach, o których Wam mówiłam. W jakich przykładach, w jakich sytuacjach może nam pomóc medycyna estetyczna? Wtedy, kiedy mamy delikatny, lekko zaznaczony garbik na nosie, wtedy, kiedy mamy taki podzielony koniuszek, jest taka powiedzmy dziurka, takie uwypuklenie tutaj w tej okolicy, wtedy, kiedy mamy opadający koniuszek nosa, możemy go delikatnie podnieść. Czyli powiedzmy tak ujmując to w krótkich, zwięzłych słowach, wtedy, kiedy nasz problem jest bardzo duży, kierujemy się w stronę chirurgii plastycznej, w pozostałych przypadkach kwas hialuronowy jest bardzo fajną alternatywą, bardzo fajną opcją do rozważenia, jeśli chodzi o te drobne korekty. Dodatkowo, powiedziałam jeszcze o tej skrzywionej przyrodzie nosowej i chirurgii plastycznej. Często jest tak, że mamy kilka problemów, czyli na przykład jest garb, nos jest za duży i mamy skrzywienie przyrody. Albo jest mały garb, ale mamy skrzywioną przyrodę, to wtedy także kierujmy się bardziej w stronę tej chirurgii plastycznej, bo jednak tam ten jeden zabieg jest na stałe, na długo i koryguje więcej niż jeden problem na raz. No dobra, to teraz o co chodzi z całym tym wypełnieniem nosa kwasem hialuronowym? Dlaczego jest to taki temat kontrowersyjny? I o co w zasadzie ten cały szum wokół tego zabiegu? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, chciałabym Wam powiedzieć wcześniej, że nos jest bardzo dobrze unaczyniony. Jest tam bardzo dużo różnych naczynek, które mają swoje dojście, ujście nie tylko na nos, ale także na inne okolice na twarzy. Szczególnie mają połączenie do tętnicy, która unaczynia nam gałkę oczną. Co w związku z tym? W związku z tym jest tutaj dużo większe ryzyko komplikacji powikłań naczyniowych niż w jakiejś innej okolicy na twarzy. Najbardziej niebezpiecznymi okolicami, jeśli chodzi o podanie kwasu hialuronowego i dostania się tego preparatu bądź uciśnięcia naczyń w okolicy twarzy, to jest właśnie nos
i okolica lewiej zmarszczki, a także brusty nosowo-wargowe. Dlatego, że tutaj właśnie nam leci taka sobie tętniczka, która unaczynia całą tą okolicę. Najwięcej doniesień o najbardziej groźnych powikłaniach zdrowotnych jest właśnie w tej okolicy. Powiem Wam jeszcze tak, jakby ilościowo, patrząc się na liczby, w okolicy lewiej zmarszczki takich powikłań naczyniowych jest więcej niż w okolicy nosa, ale okolica nosa i sama korekta nosa jest zabiegiem, który jest rzadziej wykonywany, więc powiedzmy proporcjonalnie nie możemy tego tak czytać 1:1. Po prostu zabiegów na nosie wykonuje się zdecydowanie mniej niż w okolicy na przykład brusty nosowo-wargowej. Tym samym na pewno ilościowo będzie więcej powikłań przy bruście nosowo-wargowej, ale patrząc się na te wartości bezwzględne, zdecydowanie większe komplikacje, większe narażenie na komplikacje będzie stanowiła właśnie okolica nosa i korekta tego nosa. Nos ma bardzo mało tkanki podskórnej. Jak sami się tutaj dotkniecie, jest zaraz skóra i wszystko tutaj pod tą skórą czuć. Dlatego podanie nawet najmniejszej ilości kwasu hialuronowego, nawet przy podaniu prawidłowym, podskórnym, tak jakby powiedzmy tutaj głębokim na kość, może spowodować uciśnięcie tych drobnych naczynek, które może spowodować brak ukrwienia w pozostałych częściach, odgałęzieniach i dalszych częściach tych tętniczek. W najgorszym wypadku, najgorsze, najgroźniejsze powikłanie to jest ślepota, czyli zatkanie tętnicy środkowej siatkówki, przez co nie dociera ta krew do naszej siatkówki. I tutaj może dojść do ślepoty. Jest to ślepota nieodwracalna, jeśli się nie poda odpowiednio wcześnie hialuronidazy, czyli odtrutki na ten kwas hialuronowy. I tutaj niestety jest sporo takich doniesień, jeśli chodzi o tą okolicę, że takie przypadki faktycznie się zdarzają. To jest najgorsze, najgroźniejsze powikłanie, o którym chciałabym, żebyście wiedzieli, żebyście byli tego świadomi, ale potem wszystko jeszcze Wam wytłumaczę, co i jak zrobić tak, żeby ten zabieg był bezpieczny, żeby go wykonywać, bo jak najbardziej jest to też zabieg fajny. Inne powikłanie, już mniej groźne, to jest niedokrwienie i martwica skóry. Wszystko może być odwracalne, o ile wcześniej zareagujemy. Dlatego wybierajcie bardzo uważnie gabinety, w których będziecie wykonywać zabieg, bo nie chodzi o to, że powikłania się nie zdarzają, bo powikłania mogą zdarzyć się każdemu. Chodzi o to, żeby w odpowiednim czasie to rozpoznanie rozpoznać i wdrożyć odpowiednie leczenie, żeby nie doszło do tych najgorszych, najgroźniejszych komplikacji. Żeby wcześniej wyłapać problem i go po prostu rozwiązać, a wszystko będzie w porządku. Jak zminimalizować ryzyko takiego zabiegu? Przede wszystkim wybierzcie rozsądnie odpowiednią osobę, która taki zabieg wykona. Odpowiednią osobę, czyli lekarza, który wykonuje takie zabiegi, który ma doświadczenie w tej dziedzinie, który będzie na miejscu. Nie wykonujcie tego zabiegu wyjazdowo, nie szukajcie kogoś daleko od swojego miejsca zamieszkania, dlatego że tutaj wszystko się może wydarzyć. I potrzebna jest kontrola po takim zabiegu. Nie chodzi mi też o kontrolę taką w wyznaczonym terminie, nie wiem, 2 tygodnie, 3 tygodnie po zabiegu, ale faktycznie, żeby taki gabinet był dostępny dla Was w sytuacji awaryjnej. Tak jak powiedziałam, wszystko się może wydarzyć, każdemu lekarzowi może zdarzyć się powikłanie, każdemu pacjentowi może zdarzyć się powikłanie. Nie jest to zależne od tego, jakie jest doświadczenie też lekarza, bo wszystko podczas zabiegu może wyjść ok, ale powikłanie zawsze później może się wydarzyć, nawet z takiego właśnie ucisku tego kwasu na naczynia krwionośne. Dlatego lekarz blisko Waszego miejsca zamieszkania, żebyście mogli w każdym momencie spokojnie podjechać, dopytać się o wszystko, co Was niepokoi. Trzecia rzecz, obserwacja. Obserwacja siebie, musicie wiedzieć, na co zwrócić uwagę. Na to, jak reaguje Wasz nos, jak reagują tkanki, jak Wy się czujecie, i cokolwiek Was niepokoi, wtedy dzwonicie do lekarza, dzwonicie do kliniki, dopytujecie się, czy wszystko jest w porządku, czy tak ma być, pokazujecie się na wizytę kontrolną. Nie pytacie się kogoś w internecie, czy to jest w porządku, czy to nie jest w porządku, bo każdy przypadek jest inny, każda sytuacja była wcześniej inna, więc pamiętajcie, dobry kontakt z osobą, która wykonywała ten zabieg, to jest klucz do sukcesu. Musi być to zaufanie między Wami, musi być ta nić porozumienia, musi być dialog między Wami. Jeśli coś Was niepokoi, to wtedy automatycznie kontaktujecie się z tą kliniką, z tą osobą, która wykonywała ten zabieg, pokazujecie się, bo tutaj nie ma głupich pytań. Żeby być bezpiecznym, musicie czuć się bezpiecznie, musicie czuć, że jesteście otwarci na zadawanie pytań, na wysłuchanie tego Waszego pytania, i na tą kontrolę, zobaczenie, czy wszystko jest w porządku.
Czwarta rzecz, która zmniejsza ryzyko komplikacji, która robi się teraz coraz częściej popularna, to jest wykonanie na przykład badania USG skóry i naczyń przed wykonaniem takiego zabiegu modelowania nosa. Myślę, że to jest bardzo fajna, bardzo dobra praktyka, bo wtedy automatycznie widzimy wszystko, co się dzieje pod skórą, gdzie są naczynia, gdzie uniknąć podania preparatu, żeby właśnie poruszać się w tej strefie komfortu, w strefie bezpieczeństwa. Dlaczego nie wykonuję tego zabiegu u siebie? Po pierwsze dlatego, że w mojej praktyce, w moim działaniu skupiam się przede wszystkim na medycynie estetycznej, profilaktycznej anti-aging, czyli staram się dbać o jakość skóry, o kondycję skóry moich pacjentów. I to jest głównie mój cel, głównie moje zadanie, mój konik, moje hobby, moja praca. Chcę, żeby skóra moich pacjentów wyglądała bardzo dobrze, żeby czuli się dobrze z tym, jak wyglądają, żeby kondycjonować tę skórę. Tutaj taki zabieg korekty nosa trochę nie wpisuje się w tą moją medycynę anti-aging. Jak najbardziej rozumiem potrzebę tego zabiegu. Rozumiem to, że jest dużo powodów, dla których chcecie taki zabieg wykonać. I jak najbardziej rozumiem, szanuję i jestem za. Drugim powodem, dla którego nie wykonuję tego zabiegu u siebie, to jest właśnie to zwiększone ryzyko i zmniejszone bezpieczeństwo, jeśli chodzi o sam zabieg, o moich pacjentów. I tutaj faktycznie ja jestem bardzo, bardzo ostrożna. Z reguły jest tak, że widzę, że ten problem, jeśli chodzi o nos, to nie jest jeden izolowany, że tylko karbik, tylko jest połączony z innymi problemami, które może rozwiązać chirurgia plastyczna. A wtedy wiem, że efekt będzie już na stałe, na trwałe i będziecie bardziej zadowoleni z tego efektu. Żeby nie było tak smutno i tylko, że mówię o tych powikłaniach, komplikacjach, jeśli chodzi o ten zabieg, chciałam Wam powiedzieć jeszcze na koniec, jak to wszystko wygląda i jakie efekty możecie uzyskać. Przede wszystkim chciałam Wam powiedzieć, że ten efekt modelowania nosa kwasem hialuronowym utrzymuje się troszkę dłużej niż kwas hialuronowy na przykład w innych okolicach, czy przy ustach, czy przy zmarszczkach. I tutaj możemy tak liczyć na takie mniej więcej u półtora roku utrzymywania się efektu korekty nosa. Sam zabieg jest dosyć przyjemny, jeśli chodzi o wykonanie. Nie jest jakoś bardzo bolesny. Jest stosunkowo krótki, trwa mniej więcej 15-20 minut. Wszystko w zależności od tego, jak ten zabieg wygląda, co dokładnie korygujemy. Często jest tak, że nawet jeśli mamy problem z garbem na nosie, tutaj z delikatnym garbikiem, mimo wszystko i tak pracujemy przy koniuszku nosa, żeby go delikatnie unieść, dlatego że liczą się proporcje. Musimy popatrzeć na tą linię nosa. Jeśli tu jest jakiś garbik, żeby go wyrównać, nie możemy go po prostu często zrównać tak po prostu z na przykład z koniuszkiem, który jest taki troszkę niżej, dlatego że wtedy nos nam się by skończył na czole. A chcemy, żeby skończył się tutaj, żeby ta nasada nosa nie była zbyt gruba. Więc wtedy, kiedy podniesiemy koniuszek nosa, tak samo trochę nam się zmieni ten kąt i nos będzie wyglądał na smuklejszy, prostszy i mniejszy. Bo w zasadzie korekta nosa kwasem hialuronowym to jest taki zabieg, kiedy uzyskujemy efekt mniejszego nosa przy dodawaniu objętości, więc to jest taki bardzo ciekawy zabieg pod tym kątem. Jedna jeszcze taka, myślę, że moim zdaniem bardzo fajna, ciekawa uwaga jest taka, że czasami jest tak, że mamy problem, mamy ten kompleks zbyt dużego nosa, który właśnie jest według nas zbyt duży, całkiem prosty, nie garbaty. I co możemy zrobić w takim wypadku? Możemy odciągnąć uwagę od nosa, korygując inne części na twarzy. Na przykład powiększenie delikatnie ust. Sprawi, że usta będą bardziej widoczne, bardziej mięsiste i trochę odwrócą tą uwagę od nosa właśnie do ust. Albo na przykład broda. Czasami jest tak, że te proporcje na twarzy są troszeczkę zaburzone i broda tutaj, ten odcinek jest krótszy niż powinien być w stosunku co do tego odcinka tutaj przy nosie. I wtedy poprawiając, modelując brodę, odwracamy uwagę od tego nosa. Czyli oprócz nosa możemy poprawić usta i brodę i wtedy cały obraz całościowo od razu jest bardziej spójny, a nos wcale nie wydaje się taki duży jak wcześniej. Zabieg modelowania nosa kwasem hialuronowym jest bardzo popularny. Czasami wydaje mi się, że nawet za bardzo popularny. Dlatego chciałabym, żebyście kierowali się tymi wskazówkami, które umieściłam w tym filmiku w wyborze lekarza, w wyborze osoby, która ten zabieg Wam wykona. A wtedy zminimalizujecie to ryzyko zabiegowe i będziecie mogli się cieszyć tym pięknym efektem nowego kształtu nosa. O nosie mogłabym mówić dużo, tak samo jak o powikłaniach.
I taki jeden filmik nie da rady wyczerpać tego tematu, dlatego jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat tego, jakie mogą być powikłania po wypełnieniu kwasem hialuronowym, zapraszam Was do tego filmiku tutaj, który się wyświetli. Dzięki wielkie za dzisiaj.